Witam serdecznie, ze mną Tomek Wróbel, bramkarz i kapitan MKS Trzebinia. Mina mówi wszystko, przegrany mecz z Orłem Piaski Wielkie. Porażka tak naprawdę mogła być nawet wyższa, gdyby nie kilka twoich interwencji. No ale z samego meczu ani ty, ani zespół zadowolony na pewno być nie może. Nie może, zagraliśmy bardzo słaby mecz. W pierwszej połowie praktycznie go przespaliśmy. Chwilę drugiej połowy to i tak nic, żebyśmy wynieśli tutaj jakieś zwycięstwo. No, ciężko mi powiedzieć, bo na Pcimiu daliśmy z siebie wszystko, przegraliśmy, a dzisiaj zagraliśmy tak naprawdę bez ambicji i bez walki. No właśnie, powiedz mi, czy troszkę wiary w zespole brakowało, bo też trzeba zauważyć, że trochę problemów kadrowych macie i czy to też jakoś nie wpłynęło na postawę zespołu? Znaczy, mamy szeroką kadrę, myślę, że to nie jest jakiś problem. Po prostu zagraliśmy bardzo słaby mecz i nie mam wytłumaczenia na to, oprócz tego, że oddaliśmy ten mecz bez walki, moim zdaniem. No właśnie, bo tak naprawdę argumentów w przodzie, żeby wygrać to spotkanie z waszej strony nie było. Właściwie patrząc już na pierwszą połowę, można było tak ocenić to, że ten jeden punkt, remis, to jest chyba maksimum, jakie możecie wyciągnąć w tym spotkaniu. Dokładnie, ten nam powiedział w szatni, że 0-0 do przerwy to jest dobry wynik z tym, co gramy. Także, ale w przebiegu meczu nie zasługiwaliśmy nawet na ten punkcik.